Tim Howard jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii Stanów Zjednoczonych. Yankeesi, mając kogoś takiego w bramce, mogli czuć się bezpiecznie w defensywie. Obecnie Howard jest już po 40, jednak wciąż kontynuuje karierę, która przez wiele lat wzbudzała podziw. Nie wszyscy jednak wiedzą, że od dzieciństwa Tim zmaga się z bardzo poważną, nieuleczalną chorobą. W dzisiejszym odcinku chciałbym się na tym skupić i jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, jak Tim Howard poradził sobie z ciężką chorobą. Zapraszam do oglądania. Tim Howard urodził się 6 marca 1979 roku w amerykańskim North Brunswick w stanie New Jersey. Tam też stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w zespole NJ Imperials. Jako młody 10-letni chłopak usłyszał diagnozę lekarzy. Tim dowiedział się, że cierpi na nieuleczalną chorobę neurologiczną zwaną zespołem Tourette'a. Jest to wrodzone zaburzenie neurologiczne charakteryzujące się występowaniem tików ruchowych oraz werbalnych. Po raz pierwszy choroba ta została opisana w 1885 roku przez francuskiego neurologa Georgia Gillesa de la Tourette'a. Wróćmy jednak do Tima Howarda, który lekarstwo znalazł w piłce nożnej. Dzięki niej objawy zespołu Tourette'a ustają, o czym wspomniał sam goalkeeper. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Nawet lekarze nie potrafią mi tego wytłumaczyć. Być może moja koncentracja na grze jest wtedy silniejsza od Tourette'a. Tę ciekawą zależność postanowił zbadać neurolog dr Michael Okun z Uniwersytetu na Florydzie. Według niego codzienne treningi Howarda i skupienie się na jednej czynności, jaką jest obrona dostępu do bramki, pozwoliła na ujarzmienie tej poważnej choroby. Okun również zauważył, że im bliżej do bramki Tima mają piłkarze drużyny przeciwnej, tym bramkarz jest bardziej skupiony, a co za tym idzie, objawy zespołu Tourette'a ustępują. Potwierdził to sam Howard. Dopóki akcja nie dzieje się przed moim nosem, nie próbuję zapanować nad moimi tikami. Kiedy jednak piłka zbliża się do mnie, jestem już całkowicie pochłonięty. To przedziwne. Nie mam wtedy żadnych tików, a moje mięśnie mnie słuchają. Howard dzięki swoim kapitalnym umiejętnościom wielokrotnie pokazywał swoją klasę, czy to w barwach angielskiego Evertonu, czy w trykocie narodowej reprezentacji. Bramkarz również dodał, że wpływ na jego walkę z chorobą miało także zostanie ojcem. Odkąd zostałem ojcem, poczułem, że jestem znacznie bardziej wartościowym człowiekiem. Oczywiście popełniam błędy jak każdy. Cały czas jednak powtarzam sobie, że jestem normalny i mogę robić to co każdy. Niestety wciąż zespół Tourette'a jest traktowany prześmiewczo. Wielokrotnie w filmach choroba ta jest postrzegana humorystycznie jako ciekawostka, a nie poważne schorzenie. Dla osoby zdrowej jest to śmieszne, dla chorej tragiczne. Zwrócił na to uwagę sam Howard. Tę chorobę definiuje się jako zespół niekontrolowanych ruchów nerwowych, które można nazwać tikami. Niektóre z nich to mruganie, chrząkanie, napinanie mięśni różnych części ciała. Niestety panuje wiele fałszywych opinii na ten temat. Chorobę przedstawia się w sposób humorystyczny, szczególnie w hollywoodzkich filmach. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia!